Studiować czy nie studiować? Z tym pytaniem boryka się wielu młodych ludzi, a może iść do szkoły policjalnej lub do pracy. O głos w tej sprawie na początek poprosiliśmy psychologa. W życiu każdego z nas przychodzi moment podejmowania ważnych decyzji co do losów edukacyjno-zawodowych. Wybór drogi kształcenia, decyzja o podjęciu studiów, obranie innej drogi edukacji czy też podjęcie pracy jest kwestią indywidualną. Najważniejsze jest to, by realizować siebie w wybranym zawodzie, by pogłębiać wiedzę w obszarze, który nas najbardziej interesuje, który sprawia nam satysfakcji, bowiem od poziomu wiedzy i umiejętności zależą w dużej mierze nasze sukcesy zawodowe, dlatego też warto się uczyć. Wiedza to inwestowanie w siebie, a im więcej zainwestujemy, tym większa jest szansa na to, że odniesiemy sukcesy, że będziemy realizować siebie, że to zaprocentuje w naszej przyszłości. Pani Moniko, czyli krótko mówiąc, studiujemy, a proszę mi powiedzieć, jak to jest? Wygląda to tak, że te nasze studia to właściwie w XXI wieku muszą studiować wszyscy? To trochę taki przymus społeczny? Jak pani uważa? Myślę, że jest to kwestia indywidualna. Jeżeli ktoś podejmuje decyzję o tym, że chce iść na studia, to to realizuje. A jeżeli wybiera inną drogę, to też jest to dobry wybór. Studenci Uniwersytetu Śląskiego, których spotykamy między zajęciami o studiowaniu, wypowiadają się naprawdę różnorako. Jaki pan kierunek studiuje? No ja studiuję historię. Jeżeli tak mówić, to warto tak naprawdę studiować, dlatego że po prostu progres techniczny zmusza to robić. No w Europie, tak. A proszę powiedzieć, myśli pan, że po skończeniu kierunku właśnie historii znajdzie pan pracę i będzie pan dobrze zarabiał? Jaki pan ma ogląd na to, na ten temat? No ja myślę, że będę zajmował działalnością naukową, tak, więcej. Studiować. A dlaczego? Żeby poszerzać swoją wiedzę. A pana zdanie na ten temat? Nie studiować. A dlaczego nie studiować? Zacząć własną działalność i myślę, że to będzie okej, a studia to tak troszeczkę strata czasu jest. A w którym momencie? Był pan studentem? Jestem. Jest pan studentem. Tak. I chętnie bym rzucił te studia, tylko trzymam je dla swojej kariery sportowej. Czyli krótko mówiąc, mówi pan, żeby nie studiować, tak? Tak. Lepiej zacząć coś własnego robić niż potem 5 lat studiów. Często kierunki są różne, nierozwojowe, nieprzyszłościowe i potem zaczyna się bezrobocie i szukanie dziury w całym. Dlaczego nie studiować? Dlatego, że studia nie dają gwarancji pracy, no niestety. A w którym momencie się pani o tym przekonały? Jesteście pani studentkami? Tak, jesteśmy studentkami. Przekonałyśmy się o tym, jak niestety, ale na rynku pracy brak jest ofert jakichkolwiek dla ludzi po studiach typu politologia, socjologia. Niestety. Ja się nie zgadzam z tym stwierdzeniem od koleżanki, ponieważ uważam, że warto studiować. Rozwija to osobowość, możliwości później znalezienia pracy w sektorach, które nie są typowo takie politologiczne, ale jednak znajomość całych... Przekonałaś mnie. Całych społecznych nauk pozwala łatwiejsze adaptacje do rynku pracy. Bo mówi się tak naprawdę, że studia rozwijają pasję, a tak naprawdę technicznego zawodu dopiero się uczymy po studiach. Tak, tylko że właśnie te pasje, no, do tego się zaczyna. Jeśli ktoś się udziela już w kołach naukowych, to już ma ten zalążek tej pasji, która później będzie skutkować na właśnie znalezienie pracy. Jak się komuś nudzi, to może studiować. Jak mu się nie nudzi, no to jego sprawa. Może iść do pracy. A pana zdanie? No wie pani, obecnie biorąc pod uwagę kwestie zarówno gospodarcze, jak i... No, związane właściwie głównie z gospodarką, z systemem emerytalnym, z gospodarką silnie socjalistyczną w Europie. No, to i tak nie ma znaczenia, czy człowiek te studia ukończy, czy nie ukończy. Zbliża się taki kryzys i to już nie finansowy, tylko ciężko gospodarczy, który doprowadzi do tego, że bez względu na wykształcenie o pracę będzie potwornie ciężko i nie będzie miał żadnego znaczenia. Wydaje mi się, że o wiele lepiej byłoby pozyskiwać umiejętności związane z ewentualnym przetrwaniem w ciężkich warunkach, bo to, co się tutaj dzieje, to jest... Trudno przewidzieć, co będzie, a studia nie wydają się obecnie zapewniać odpowiedniej przyszłości. Szczególnie biorąc pod uwagę, że cała oświata jest oparta na dyrektywach ministerstwa i cała oświata jest państwowa. Nie istnieje tak naprawdę żaden sektor związany z oświatą prywatną. Młodzi ludzie, którzy dopiero będą wybierać kierunek do studiowania, nie martwi przyszłość. Chcą połączyć naukę z pasją.
Ja myślę, że studiować, tak jak najbardziej. To jest w sumie tylko po to, żeby robić to, co się lubi. Znaczy, moim zdaniem nie trzeba studiować po to, żeby zarobić dużo pieniędzy, tylko po to właśnie, żeby robić to, co się lubi i w sumie ukierunkować się na odpowiednią stronę. Czyli studia mają nas rozwijać, a pieniądze co ma nam dawać? No ja myślę, że jeśli ktoś będzie robił to, co lubi, to myślę, że to nie będzie miało dla niego większego znaczenia tak naprawdę. Z jednej strony studia są bardzo dobre, bo dają nam tytuł, który pomaga nam w znalezieniu pracy. Niektóre osoby z drugiej strony uważają, że studia są zmarnowaniem czasu, gdyż umiejętności nabywamy dopiero w pracy. Jednak ja uważam, że studia dają nam bardzo dużo, ponieważ uczą nas wielu rzeczy, nie tylko tych, które przydadzą nam się w pracy, ale też nauk ogólnych, tak? Wtedy możemy wykorzystać te rzeczy, których nie nauczymy się w pracy, właśnie w niej. Wybrałeś liceum, czyli już szedłeś tutaj z założeniem, że pójdziesz na studia. Jakie to będą studia i gdzie? Tak, wybrałem to liceum dlatego, że chcę iść na studia, ale jeszcze nie myślałem nad studiami, jaki kierunek, jaka uczelnia przed przyjściem do tej szkoły. Teraz jestem w drugiej klasie, mniej więcej mam już wybrany kierunek, budownictwo, jednak nie wiem jeszcze na której uczelni. Myślę, że pieniądze jako takie nie są tak bardzo ważne, gdyż kwestia znalezienia dobrze płatnej pracy to jest kwestia szczęścia według mnie, albo znajomości w dzisiejszych czasach niestety. Wybierając budownictwo kieruję się bardziej tym, że budować będziemy zawsze. Będziemy modernizować budynki, będziemy budować nowe i myślę, że to jest główny powód, dla którego wybieram budownictwo. Czyli krótko mówiąc, jakie jest twoje zdanie? Studiować czy nie studiować? Tak jednym zdaniem. Jeśli mam możliwość, to studiować jak najbardziej. Poszedłem do liceum z myślą, że potem pójdę na studia i kierowałem się przy tym wyborem nie tylko tym, że to lubię, ale też liczyłem na to, że moja praca w przyszłości będzie mi dawać godziwy zarobek. A jakie to będą studia, jaka to będzie praca? Informatyczne, coś związanego na pewno z informatyką. Myślisz, że to jest na tyle przyszłościowy kierunek, że on ci da pieniądze jakiekolwiek? Tak, mam taką nadzieję. Nauczycielka matematyki jednego z katowickich liceów mówi, że studia to najlepszy okres w życiu i trzeba go po prostu wykorzystać. Nie, no ja uważam, że absolutnie należy studiować, należy ten okres życia, prawda, poświęcać na pogłębianie wiedzy, na pracę jest czas później. Tylko czasami te studia nie dadzą nam godnego zarobku. No może zarobku nie dają, ale wyposażają tych młodych ludzi w ogromną wiedzę, która jest niezbędna w późniejszym życiu. Przygotowują ich do pracy nad sobą i wyposażają ich w jakimś, prawda, stopniu w tą niezbędną wiedzę. Ja uważam, że studiować zawsze należy poszerzać swoje horyzonty. Pamiętajmy, zależy też co, tak? Bo mówimy o różnych pewnie kierunkach. Gdy patrzymy pod kątem inżynierskim, no to określamy konkretny kierunek. Natomiast studiowanie często kierunku humanistycznego to jest poszerzanie naszych horyzontów, kształcenie, tak? A później możemy dalej wybierać to, co chcemy robić i ja uważam, że należy studiować, bo na pewno to poszerza nasze horyzonty, pozwala na szerszy ogląd, a to, że skończyliśmy określony kierunek studiów, nie oznacza tego, że musimy pracować w określonym zawodzie. Zawsze możemy zmieniać swoje jakieś upodobania w tym temacie, dostosowywać się do rynku pracy. Taka jest obecnie rzeczywistość, no a często dzięki studiom możemy też rozwijać na przykład swoje pasje. Bo Uniwersytet Śląski zawsze podpowiada przyszłym studentom, jaki kierunek wybrać, jak to robicie właśnie? Znaczy staramy się im powiedzieć, żeby wybrali dobry kierunek i to najlepiej na Uniwersytecie Śląskim. Natomiast zupełnie poważnie mamy targi edukacyjne, na których nie tylko prezentujemy naszą ofertę, bo to jest oczywiście rzecz najprostsza, ale mamy również spotkanie z psychologiem, z doradcą zawodowym, którzy opowiedzą o tym, jak kształtować swoją ścieżkę kariery po poszczególnych kierunkach studiów, którymi możemy się interesować, no a także jak taki kierunek studiów najlepiej dobrać wobec naszych obecnych predyspozycji.